Cześć, jestem Logopera, widzimy się w kolejnym odcinku z League Legend. Dziś będziemy mieli A do Z Lucjanka. Ale agresywni są już tutaj gracze. O nie, to jest Mazar support, to jest straszne to teraz, to jest tak straszny ten ziomek. Rzuci wam, obrzyga was i rzuci wam te żuki, to jest naprawdę, macie ciężko. Czy no mocny jest to, bo nie da się z nim tradeować za bardzo. Ja mam Junkę. Może bym Mazahara, no nie będę ukrywać, no ale z Junką też może być ok. Będzie dobre shieldy rzucać, to możemy dać radę. Tylko już jest agresja. Co ona, shielda na pierwszym nie wzięła? Co ta żona zrobiła? Halo, gdzie masz shielda? Ale skin jest z cyckami. Ale shielda już nie da. Anka, nie, Anka dżungle, co tu się dzieje? Co się stało z League of Legends, że Anka dżungle zabija tam na ganku? O, nie żyje. Nie, potem od tego więcej jak stakuje i trafia z pelami. Ja się ma tego mało. Nie wiem co jest z tą kamerką, teraz znowu próbowałem i wiedziałem, że jest słabo. A czasami tak może podziałało, teraz to wątpię chociaż. Albo jestem jakiś upośledzony, nie wiem kamerki ustawić, ale robię wszystko co mogę w tych opcjach i to jest tak klasowe, czasami ona działa, czasami nie. Nie, zauważyłem, że muszę w dzień nagrywać, jak jest jeszcze naturalne światło. Bo przy moim świetle, tym samym takim z takiej dupnej lampy na środku pokoju, to ono się tak właśnie buguje. Traci tą ostrość swoją. Nie no, ładniej to spinę. Tylko goni mnie komrada żuków. On Jana by musiała przestać stać za mną i coś przynajmniej na japę, jakiś damage wziąć. Tak to będzie ciężko. Troszkę, że shield po połku już. A ma loa sporego. Oj, mam exhausta? Mam ignite. Zaraz nią wpieprzam. Murzyn to musi grać agresywnie przecież. Nie ma teraz skoku. Janna pomaga oczywiście swoim tornadem. O, 1% kryta mi się wlazło. No wypieprzaj z tym. Parada żuków. To zawsze was goni jak macie na sobie to mebole. Jest tak smutne. Miałem się tak nie tradeował ze mną, ziomek. Co?! Ile mu tam HP zostało? Nie dostał heal'a. Nie wiem, mało musiało zostać, bo to był atak z ferworem nastakowanym, to musiał mu to nieźle uderzyć. Liczyłem na to, że Vayne po prostu nie widziałem reakcji. Powinien umrzeć, nie wiem ile tego HP tam zostało, ale... Unlucky troszeczkę. Żaden tutaj sobie tańczy. No, gameplay Janny właśnie tam. Machnie ręką i potem już ucieczkę. No, tak nie możesz wchodzić. Koleżanko. Kurde, to z bezpieczeństwem będzie ciężko tu kogoś zabić. Dajwy! Dajwujemy ją. Zajebiście. Ładnie Janna ogarnęła teraz, brawo. Też jej potańczy. No ja mam zajebisty taniec, macham giwerami, no. Giwerami też nie mogę mówić, tak broń mi. Pistolecikami, o, najładnie będzie. Spuszuj to teraz, no bo jej nie ma, no to jest logiczne, że teraz to wypadałoby spuszczać Janna. Dobra, mogę w sumie wziąć od niego damage, bo tak wracamy. No, no, fajny jesteś. I tak wracam teraz, co się mogę z nim wymieniać, nie? No to znowu go zabije, o zobaczcie. Było niebezpiecznie, no ale liczyłem właśnie, że Janka pomoże. Niepotrzebnie flashowała, no przecież mogę tam stać w tym range'u, gdyby się nie stało. O, to jest taka niebezpieczna sytuacja, że nas może wieża zaraz zabić. Dobra, jeśli to powierzą, zmarnuje się tam trochę na wieży, na pewno wszystkiego nie dobije. Spoko, spoko. Fajny Miracle, ta muzyka jest fajna, ten skin. Co tu się dzieje w ogóle? Mam Yasuo main. Normal to musiał być Yasuo main. Bez tego nie ma w ogóle nic do gadania. Dobra, jak mi tak fajnie ice został, to sobie weźmiemy Kula. Kula jest dobry jeszcze po pierwszym baku, więc może być. Fakt, Longsword dałby mi więcej, na dłuższą metę też byłem ze Silvera skończył, bo pójdziemy sobie w ten beat. Albo, nie no, już mam tego. Spróbujmy coś nowego. Ja wiem, na Lucianie teraz jest popularny ten beat po Essence Rivera. Kiedyś się grało na Yomumu i Black Livera, ale trochę te całe Lethality tam zaszkodziło.
i niestety już się tak nie gra. Znaczy nie, można tak grać. Ogólnie Yomumu jest bardzo dobre, jeśli macie przewagę na linii, to można składać. Bo ten Dirk jest ok, ten item się z niego składa. Takie dwa ataszki są dla mnie jak najbardziej w porze w nią. Problem będzie na szóstym oczywiście. Jak Mazahar zacznie ssać, więc nie wiem czy szaliczka nie złożymy szybciej. A szaliczek będzie dobry w tej grze. Dobra, shield jest ściągnięty. On jest właśnie strasznie mocny, że on tak może podchodzić i ma tego shielda swojego. Dobra, trochę. Zarąbiście. Nie, mieliśmy miarkę, ja miałem miarkę przed nimi, to oni szans nie mają. To jest ostatni raz, jaki tak łatwo zabiliśmy, więc lepiej to wykorzystać, pamiętajcie o tym. Nie wiem, czemu oni tak dalej agresywnie w ogóle grali koledzy. Łatwiej niż na brązach, a były ramki z diamentów, jeśli ktoś chce zobaczyć, to może sprawdzić sobie historię. Platyny i tam chyba jeden gold był u nas, to u nich pewnie to samo jest, czy jakieś platyny, diamenty i goldy. Nie, Janna w sumie na dysku, na tego Mazahara. Jak dobrze Tornado będzie trzymać na jego ulti, to on jest bez szans, więc Janna jest akurat okej. Pierwszego tureta możemy zrobić. Dobra, chyba go przy kolejnej fali zrobimy tak czy siak. Przecież oni już są przy wieży, to nie wiem czy zdążymy w sumie. W sumie jak spuszujemy, to będzie mogła sfrizować, to jest takie... Niefajne to jest. Dobra, wycofka. No, ale nierykalne się odkurni, bo na pewno ci pozwolą. Hej, dużej jest tych autotaszków już. Możemy ich w sumie jeszcze raz spróbować pozabijać, bo nie mają szóstek. O, stamblowała, teraz jest dobry moment. O, ja biję na tych autotakach. No, tylko goni mnie właśnie coś fajnego. Boję się, że szósty bije mnie na spotyrałem, mam fleszyka zaraz. Co ma ta Vayne w ogóle? Heala pewnie. Nie, tylko sobie tego kupię. A mana się kończy, to jest już na plus. Jak mi R-ka skończy, to mogę samą R-ką zabić. Dobra, teraz już nas nie biją, więc to było spoko. Z tego sporo hajsu jest z tych żuchów, no to jest plus. Uciekaj, Janna, nie wiem czy to widzisz. A Janna, nie mam jak ci pomóc. Co to są za agresje? Dobre ganki. No nie ma sensu cofać. Popadalibyśmy jak mieli szóste, nie? Jakby Mazahar miał szóstkę. O Jezus. No nie, to nie pomaga Janna, takie atakowanie randomowe. Dobra. Cofamy się już. 10 na 10 ganka, jaka toksyczna, zobaczcie. Toksyczna. Po Trinity Force też widziałem Lucianka składają, no można pomyśleć, na niego jest akurat sporo dróg. Myślę, że ta droga dalej pod Black Leavera nie jest zła oczywiście. Szczególnie teraz ten Lucian moim zdaniem bardziej mi się tak powiedział. Black Leavera, Yomumu i nie wiem, Sterak. Bez skryta, fakt build słabo, ale no... Bije damage, jest trochę nieśmiertelny, więc to jest fajne. A to jest chyba jedyna opcja, bo zabije was każdy tak. Każdy tank was zabije jeden na jeden. O Jezu, o main. O Jezus, 10 HP na pewno zostało. Piernicz! Dobra, fleszyk. Miał ulta, to bym gonił, ale nie ma sensu bez ulta gonić. Tylko farmy stracę. Jak nie ma fleszyka, to fajnie, to już nie może komba zrobić. Komba, czyli w ścianę kogoś rzucić. Mógłbym na łeście w sumie nagrać ten odcinek, no powinien na łeście go nagrać, bo na łeście mam Project Luciana, to mógłbym wrzucić do tagów kapa. I tak wrzucę. Hehehe. Ofisz, turret. Cholerę pieniędzy dla nas. Co, Malphite Dariusza jedzie? Nie powinien, ma taką przecież... Dariusz mu tą chyba 25% penetracji z tego, wiadomo, że teraz jeszcze nie umaksuje Q, ale... Gdzie jest ten Mazahar? Fajne jest to, że...
że nie dokończyłem myśli, że Ewa nie przerywa mojego ulta, jeśli mnie nie zestunuje. Ja dalej mogę sobie tam. Co, coś tu idzie do nas? Ja nie widziałem na wardach, to muszą z tamtej strony. No to przyjdą stąd, no to tutaj widzę jeszcze. Tu bym chciała wardę dać, Jana. No właśnie, chciałem tam dać. O, supres. Uciekaj, Jana! Ładnie, ucieczka. Nie ma erki teraz, to. O Jezus. Co to było? Lee Sin. Nie użył erki w ogóle. Nie wiem, co to były za bogi Lee Sinów, ale. No nie, pathfinding postaci. No trzy kropki, ziomek, jakby to była nasza wina, że jej nie kopłeś. No to idzie za plecy, tak? Ja sobie tędy uciekł. No to tędy. No to tak robię teraz. Ucieczka tutaj, nikt mnie nie zauważy. Co ona tak zapieprza, to będę musiał straszować. No a tu mam movement speed. Mógłbym spróbować zabić. A tylko spróbować niestety. No co to jest za chamska Janna? Robisz killa? Tutaj choć jeszcze. Ona jest do zabicia, ja mam fleszykę. Jest w krzaczku! No to jest w tym krzaczku. Co? Tak szybko znikalowała? Nie, strasznie szybko jakoś. Chyba, że górą poszła. No dobra, górą poszła. To Janna powinna zamknąć lepiej. Ona też dobrze pomyślała, nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie do krzaka uciekać i kalować. To ładnie grę zrobiłeś, Wayne, teraz. Wayne. Spuszuję R-ką, to chyba falę tak na szybciocha i ucieczkę robimy. O, przyszło na Midas, widać, SU. Kopaj! A nie masz kika, to po co tam wlazłeś? A bo to jest dwóch SU mainów na midzie trenuje. No kurde. Tak z rana, żeby już trenowali? Ciekawe, ciekawe. W sumie kupiłem to, ja nie będę nic z tego kupować, tak teraz pomyślałem sobie. No to zrób tak. Będziemy sobie w ten normalny atak speed crit build, tak już kupiłem BF-a, to nie ma sensu nic innego raczej kupować, nie? No walę mu cię zerkuje, no i właśnie. Go solo zrobił ten Mazahar. O kurwa, jakie save'y do tych do montażu, tylko po tej plamie chodził. Kurwa, jeszcze te ghosty odpalił. Zdychaj! Nie, wkurwiony Tibers. Dobra, zabity. No i miałem healer dla junk, niestety, ale ładnie tego Deusza chciał uratować. No, nie uratować. O, mam blue! Zajebiozo. Nic więcej mu nie potrzebuje. Tylko blue i duży lulek. Wszystko, co mu potrzebuje. Wcale nie rasistowskie żarty logopeda, brawo. Ten nikt cię nie chce oglądać, bo mówisz takie rzeczy. Czasem trzeba. Czemu on tego nie puszczaj ze mną? Nikt tu nie przyjdzie, dopiero to są z bazy wychodzić. Ravenka jeszcze chciałem wam nagrać. No, te A do Z wolę, bo tutaj niestety w końcu trzeba skończyć tą serię, a nie nas w połowie jesteśmy. Niecała połowa. Znaczy zależy, że jest postaci, na jaką literę, to tak też nie można mówić. No, powinienem iść na bota, no ale nie spodziewałem się, że to jest tak nieśmiertelne. Jak ją tam znajdziesz, to się możemy bić. O! O, kurwa! Logopeda, jakiś sniperino po minionach Q. Stary Lucian to by tam do bazy te Q poleciało, starego Luciana. A niestety pamiętamy, stary Lucian był za dobry, to musieli znerfić te Q, że teraz ma ręcze jak. Dobra, miało nie być narzekania na odcinku Logopeda. Sobie to obiecałem ostatnio, że nie będzie. Znaczy, narzekania ogólnie mało, że będzie, a nie będzie takiego całego ciągłego narzekania. No ale te Q Luciana było okej, okay, oni to tak znerfili, że szkoda gadać. Żeby ręcz o połowę z takiego spela zmniejszyć. Żeby JD Carry musisz trzymać na dystans i tak dalej. Halo, drużyno.
O, do Pretty Birdsu. Nie, bo to ten egzos, jak ja w nim nie chcę wbić, bo właśnie z bazy wracałem. No, nie ma Pretty Birdsa, tylko tutaj może... Nie wiem, to tu może przejść w sumie. O, to jest tak głupie, że to tak można uniknąć. Może mnie tu w ścianę wrzucić, więc nie chcę ryzykować. Ale cofanko mam chyba na... Chociaż 5 milionów zostało, to nie, to warto by to było zrobić. To jest jeden wave. Do kula, nie? O, aktywował się kul. Dobra, to ucieczka. A kul, nie pokazujesz zaraz staków. Smok jest? No to jest jakiś smok wiatr, to... To proszę was, co to mi za rzeczy każecie? Na pewno to składamy. Cały raz mi sobie spoko, już mamy 51%, teraz Infinity Edge i potem jakiś sterak. Trzeba będzie złożyć, bo jak słowo się na mnie rzuci, to i tak nic nie zrobię, więc... No. Trzeba coś, jakiś item jeden defensywny zrobić. No bo ten szaliczek. Tylko co ja szaliczkiem ściągnę? Stuna Ani, stuna Vayne, stun Malzahara, a Supress Malzahara, bardzo ważny. Dla samego tego Supressu będzie warto to zrobić. A z drugiej strony mógłbym teammate'u, drużynie zaufać, mają sporo takich removalu na Supress. Dobra, nie ma shielda. Gdyby mnie tulti, to mi sam porobił. No ale też jak kupię Sense Rivera, to będę mieć dużo mniej damage'a. Janna tam pomaga? No, chodzi tam z nimi. Nie, tutaj nie mogę teraz, bo mogę tylko stracić wieżę i sam zginąć, więc no. Opuszczam tą linię chyba. O, oni sobie poszli, tak? Sama została Vayne? Albo czeka w krzaku na dole na mnie, aż się pokaże. Nie, chyba poszło do dżungli po prostu. Dziwne, bo mogliby wieżę zrobić, albo mnie spróbować zabić. Marzal by jakoś sfleszował i... Ja bym po prostu nie uciekł z tej jerki. Chodźcie te wieże na topie, może zrobimy. O, sfleszowała, heal. Wszystko. A trzymała tego, nie? Nieźle trzymała tego flesza. Też jej tak mało HP zostało. No, szanuję za bolsy. O, cały ulti Lucjana bije. Może teraz nie aż tak bije, ale dużo tego leci. O. Gram pod ferwo, widziałem, że pod Bloodlusta ludzie grają, no ale kurde, tak traci damage'a Lucian w early game'ie. Fuck, w lejcie ten Bloodlust jest zajebisty. Bo i tak, patrzcie jak późno składam item pod jakiś lifesteal. No ale na linii, tak fajnie się ferwer mu wchodzi. Przecież nie EQ, znaczy EBA, autoataczki oczywiście w tym Q i już macie ferwer wystakowany. Zajebista sprawa. No możesz mi tu poardować, nie wiem czy w sumie tak dalej do przodu iść. No, koledzy przyszli. Nie no, ja sobie nie poradzę, bo fajne ma, czy nie fajne, ale no, łatwe combo ma zbędne. Jeszcze Malphite przyszedł to w ogóle, tę ucieczkę. No jeszcze ma Zahar. No więc jest tu nie mogło przyjść ziomki. O, nasz jest już ma ten 100%, a tamten dopiero składa. Sprzedamy kula, mimo że nie jest aż taki... Ten pasyw nie jest aż taki zły. Idziemy w Infinity. W końcu jak już idziemy po te kryty, to muszą kryty więcej bić. 7-0, jeden kto u mnie jest sfidowany? No ten Yasuo i ja tylko, tak patrzę. Dariusz ma trochę ciężką gierkę. Na kogo mógł na topie? No Malphite'a, składał resisty, spoko. No już tak nie zginie, go może tylko teraz Vayne tak zabić. Yasuo się do niego przywali. Jezu, ja tu będę musiał być skupiony, mi się tak nie będzie chciało wrzeć tego ulti od Malphite'a. Na serio, to trzeba być tak skupionym i trzeba trzymać rękę na fleszu. Na Lucianie jest ciężko, albo na E, nie? Tylko, że ja ma krótki dystans. I ma cast jeszcze time, a flesz jest instantowy. No nie mogę tak podchodzić, bo mi się to źle skończy. Właśnie leci kamień. O kurwa, przez to się nie da przejść w ogóle. Ile on armora napieprzył już ten ziomek. No już ma z 300 chyba. Kurde, nie przyciągnęło go. Kopaj! A czemu Malphite'a? Ale w sumie ładnie kopnął. No tu będzie rkoj, dobrze. Dobrze, Legopeda, sidestep dobry. Kryty nie pochodziło oczywiście. O, tu final. O kurwa, true damage, to już go boli. Ładnie, ładnie. Jakby kryty w tą Vayne poszedł. Chyba wszedł jeden, ale z tego drugiego pocisku to on dużo mniej zadaje. Jakby w nią kryty wlazły, to ten flaszek byłby zajebisty, bo bym ją zabił. A tak to ona tam przeżyła jako jedna, byłby basic. A i tak ich ładnie wyopaliśmy. No, to ładnie kopnął, bo dwóch złapał.
Muszę mikrofon oddać od myszki, bo potem będziemy słuchać na nagraniu. Bo tego nie chcemy. A Lucjankiem akurat dużo AP mu wchodzi. To jest dobry ward. Ktoś powie, że to jest słabe, ale to jest dobry ward. Żeby widzieć ich na wyjściu z bazy. Dużo ludzi często tym wyjściem wychodzi. Uciekaj, Żanka, nie ma co. Nie ma co tutaj się bawić. No gdzie ty tym strzelasz? Przecież oni tutaj w ogóle nie wychodzili na te tereny, to nie będą mieć wardów. No co oni zrobili? To jest synergia drużynowa. To jest synergia drużynowa. O, możemy zultować. Exhaust! O, ma serio exhausta ten Yasuo? Oni dwaj, obaj mają exhausty. Dobra, Lissin tutaj wyciszy i nasz Yasuo, ale kurde. Ten exhaust zabolał. Strasznie ten exhaust zabolał. I brak Bloodlusta też teraz zabolał. W takiej sytuacji. Ale ich ograł nawet. Tylko on teraz po swoich minionach ucieka, więc enemy Yasuo go dogoni. Ładny wall. Bardzo ładny wall nawet. W sumie jedyne co muszę zblokować, nie? Zatrzymał się w miejscu. Nie no, mógł ktoś gdzieś po kurczakach uciekać jeszcze. W miejscu się zatrzymał ziomek. Śmiesznie to wyglądało. No spróbuję. Unlucky brakuje oczywiście z Infinity, jakaś wieża. Ten Dariusz by mógł zrobić te turety w końcu. Teraz go w ogóle nie było. Nie wiem co on robił. Please, sur. Zawsze dziwne, jak tak ktoś gra taką postacią, która niby ma być taka miła, a jest taki ten, może nie toksyczny, ale nie miły, że tak powiem właśnie. Taka Jana pisze takie rzeczy. Nie pasuje to trochę. Do obrazu pełnego. Ja tak idę trochę na mida, jolo. A chcę sobie dofarmić tą infinitkę jak najszybciej. W sumie mogłem te drugie buty zrobić, no bym miał 40% teraz. No tak to ja nie wiem co ja zrobię. No może tego pójdziemy w mawa. A to było ładne combo, ładnie mnie na smycz dzieje. Poleciałem gdzieś tam daleko. Patrzcie, ja mam 3 itemy, jestem do przodu, a i tak mi brakuje itemów na tę grę. To jest po prostu logika i dickery. No fakt, no mógłbym iść innym buildem, ale i tak brakuje mi lifesteala jeszcze i brakuje mi penetracji, no. Mam dopiero swoje core itemy, żeby bić damage jakikolwiek, a go nie biję, bo jeszcze potrzebuję penetracji i lifesteala, żeby przeżyć dwa autoataki i ulti malfighta. Dobrze, on złożył Frozen Heart'a, myślałem, że idzie w tego, w Randuina i powinien go złożyć. Bo ma tutaj... No to, że Malphite Randuina złoży, to straszny minus na niego. Nie, patrzcie na takie rzeczy. Czasami warto już, jak jest jeden ID carry sfidowany, to warto pójść w Randuina, żeby kryty mniej bolały. Oczywiście ID carry, który jest podkryty, jakaś tam Caitlyn i tak dalej, Jhin na przykład. Jhin na 100% musi się Randuina składać, jak jest sfidnięty. A tutaj jeszcze jest Yasuo, który ciągle krytuje. Wszystkim. Co jego życie to kryty są. Tego topem się przeszedł. Weźmy tym topem, nie? Nie wiem, czy ja go porobię. Halo, potka na złym miejscu. To jest właśnie Liga Legend. Czemu ten Dariusz nam nie pomógł? Nic mu nie robię temu ziomkowi. To jest Smurfaj, który jest w plecy w tej grze. Nie no, ma 5-2-3, no ale jest nieśmiertelny. Powinien szybciej tą penetrację składać. Ja mam przeszyka, to możemy to ulti odfreshował. Nic nie bije. Muszę penetrację jednak szybciej zrobić. Ile w niego autoataku przecież wpieprzyłem. Z trzema itemami ID carry. No zrobię, no ale to jest standardowy build teraz na Lucianie, te 3 itemy. Żeby mieć te 71% skryte przynajmniej. On też ma tabi bucy, ten enemy, a Yasuo też ich nic nie bije. To nie jest takie właśnie śmieszne, bo możemy to przegrać przez to. No botka też złożę. No bo BT będzie lepszy. Wcale jeszcze nie jest tak wygrane łatwo.
O Jezus Maria duszki. No rozpierdalam stąd. Wkurwiający jest ten malfight, ja pierniczę. Miałem 300 AP i mnie na kuś ściągnął. Full armor malfight. Zajebiście. Magni gay jeszcze? Z gejmi na hita bierze po prostu. To jest właśnie logika ID carry, dlatego nienawidzę tej roli w tym sezonie. To jest najgorsza rola, jaka może być na świecie. No, inhibitor znowu otworzył, przynajmniej tyle. Samego malfighta miałem, no w sumie dobrze. No, to, że ja miałem malfighta na morzu, to naprawdę możliwe, że wygrało, bo ten jest miał wolną rękę, oni nie mają frontlane'a poza tym malfightem. Więc moim zdaniem to nie było aż takie złe, tylko niepotrzebna moja wyjebka na koniec. Ale myślałem, że przeżyję te jego kuły, ale miałem 300 AP i to było za mało, no bo... Chyba, że jakieś AP runy ma to możliwe do tego, ale nieźle mi wywalił. Co ja mam? Pierwszy item składać? Przebicie pancerza i tam 20 AD dostać z tego itemu? Bo taki dobry ten item jest. Dalej armor składa. Teraz poleci Randuin. Trzeba sobie pofarmić ten item, bo na serio bez niego to ani rusz tego malfighta. No ale bez lifesteala z drugiej strony też, no. O Jezu, super dashle go podobrało. Z drugiej strony bez tego lifesteala też go i tak go chyba nie zabiję. Jeśli patrzę, tak nie trafię, bo coś tam dzieje. Walki są. No idę, w sumie tego Last Whispera wezmę. Z 60% to jest dużo tam z 3000. Niepotrzebne walki widzę w dwóch. Oni byli w ogóle sami, w trzech się bili na pięciu. No to nie było mądre. Może wampirik Sceptera jeszcze sobie do farmy. No tak speed już jest ładny i ten kryszans też jest ładny, tylko no brakuje czegoś więcej. Tylko on idzie do przodu, widzę ten ziomek. No nie wiem czy mam szansę, nie mam szansę na słowo Matabi Butsy. Aha, no 1000 stunów. Zajebiście, milion stunów, ja się nie ruszam znowu. Ja pierdolę. Co to jest za gra, że ja muszę 10 itemów złożyć? Nie, muszę złożyć 3 itemy, żeby coś być robić na AD carry. A potem muszę złożyć 3 itemy, żeby coś robić w tej grze, czyli Quicksilver Sasha muszę zrobić, przebicie pancerza i lifesteal. No kurwa macie, lub za przeproszeniem, jak ten AD carry jest zdupczony w tym sezonie. Bez żartów naprawdę. Wygrywasz linię i tak ci jest ciężko, no. Wszystko jest nieśmiertelne i albo giniesz tak się jak dalej na hitę. Miało być nawet z narzekania. Kamerka się pewnie spieprzyła już na 100% też, więc super odcinek jak zawsze. Chciałbym wstać i tam iść do was, ziomki, i wam pomóc. Jeszcze oczywiście tak mało brakuje. Ja bym na dół poszedł, tam jest duża fala. Zodpuszował to i możemy barona i zrobić. Tak to stracimy dwie wieże, ta fala spokojnie z dwie wieże zrobi, bo ta już umiera. No, więc uratuje tą wieżę przynajmniej. Nie bijcie się tam, proszę, nie bijcie się, tylko sobie chciałem to zodpuszować. Musimy stracić dwie wieże, gdyby nie to. Ja to obroniłem. Co oni tu idą do mnie? Jeszcze trinketa nie zmieniłem. Też dobrze. Postaw tu. To jest teamfight w ogóle. Dobra, to na Vayne zabić. To jest mój jedyny target, który mogę zabić. No nie! No, fajna postać, zajebista. No nie, jeszcze się zatrzymuje. Wypieprzaj ode mnie, gej! Zajebiście, no ekstra.
No. Chyba nie napiszę tego, przecież nie napiszę mojego. Life dopiero teraz składam ostatni item. O. Dobra, nie piszę, nie piszę nic. Czy zajebisty angielski w niebie napisany? O, potrzebuję BT, no BT da mi więcej. Boski jest też fajny. Nie wiem, wydupię potem tego pewnie Essence Rivera i złożę sobie Steraka. Tak to by było najlepiej. No, żeby z tym Malphite'em mieć szansę, bo tak tego nie zabiję. Randuina ma ziomek. Miliard armora. U nie ma mapy damage'u w sumie. No. To dobrze robi. Już tu jakieś Anki chodzą. No, ona ma dużo AP. No musisz wejść w nich, Jasu, na co ty czekasz? No, trochę nam Jasuo wysadzili. O Jezus Maria! O ty gnoju, co się stało? Gdzie jest twoje? Co, skąd to zwątpienie, ziomek? Skąd to zwątpienie, Malphite? Gnojarz zasalony. Już tak nie jest łatwo, co? Jak mam full HP, a ty nie masz ten... Mam złożony już penetrację jakąś. Czemu to nic nie smoka przed robią, skończyć tą grę już? Bo mi się i tak nie chce grać, bo to jest po prostu każda grana i dicker jest straszna, nawet jak już linię wygrasz. Nie, że ja się zbudowałem po tą grę, wiesz? W ogóle nie patrzę, że mam full AD team, czy oni mają Malphite'a. Moja wina. Jak najbardziej moja wina. Ta gra cała. Powinna się skończyć szybciej, jakbym poszedł w build z Black Cleaverem. Bo mi ich zjadał po prostu. A, wiesz, że możesz te miniony przepuścić, żeby też obił damage. Ha! Fajna wyjść. On mi zacznie ssać! Na pomoc! Żano, gdzie byłaś, jak miałaś być potrzebna? Nie skończymy tego jeszcze w takim razie. Widzę, że nasz tank woli tankować wieżę. Teraz walka, jak umarliśmy. Walka... Jakoś mało... A, na Ignite'cie, bo dlatego się tak mało leczył. Nie no, mogliśmy podjąć kola, albo się bijemy, albo ucieczkę robimy. Jest taki moment, że nie mam na nic pieniędzy znowu. Co mi da bot? To jest tylko 10%, to jest 20. I to jest lepsze. Tylko nie mogę tego złożyć. Mi brakuje hajsu. Tysiak prawie, to jest sporo. Będą barona robić. Z baronem przeszkałem inhibitory otwarte. Halo? Jeszcze to wdupczymy. Jak to się to skończy. Tak narzekam, a ta Vayne ma jeszcze gorzej, tak szczerze mówiąc. Chociaż ona nie ma Malphite'a na mordzie, ani Ultima Zahara, więc ma dużo ciekawszą grę. Jedyne co ma to Kili Sina, no ale to jeszcze może się schować i tego nie widać na przykład. W takim razie zaraz nie chce show, to co ona zrobi? Musi od razu tego Quicksilvera wstawać. Składać. Potrzebuję pieniążków. 2500 chyba kosztuje te... 2800 jest, jakie to jest drogie. Gdzieś bym poszedł to sfarmić. No idzie ten. Tyle się chodzi o farmienie. Gej! Fajny manik. Halo, 1000 minut odcinek znowu. Mhm,
Sam się bał trochę. Ile mi brakuje? 50. O, pójdę już do basy po te betę. No nie bijcie się, uciekajcie stamtąd. Uciekajcie, przyjaciele. Muszę mieć te betę. Mogę już wyjść? Idealnie wyszedł w czasie. O, Wejnisz też bije. Też ma sporo kryta. No już ma fajny dips teraz, tylko jakoś głupio nie umrzeć i dobrze się ustawić i możemy się bawić. Nie powinien zginąć od samej Jerki. Tormel już ma, no dobra, to ja mam Lacy teraz. Teraz tak boli brak tego Bradlasta, mu się fajnie leczy z tych autotaczków. Czemu botem nie pójdziemy, tylko spuszowanym midem? No nie mogę tak podchodzić. Czemu nie spuszował tego bota? To też jest ciekawe, ten ziomek. A nie mogę tej fokusować, muszę coś innego fokusować, tylko mnie podwignął znowu. Jezus Maria, prawie umarłem, mnie uratowali tym swoim engage'em. Dariusz się odpalił. No, Dariusz się, nic nie zrobiłem, twin, właśnie ma fajta zbiłem i Yasuo kryty wywaliłem. No, divę słabo ostatnio zagrałem, no ale... Sekundę spłynąłem po ulti Yasuo znowu. Ale potem im oddali tym ultem, nie? Dobra, fajna gierka, tylko nie lubię AD Carry, no co ja mogę powiedzieć, nienawidzę tej roli. Wszystko ci zabija i muszę złożyć 50 itemów, żeby coś robić i potem jeszcze 50 itemów, żeby przeżyć, no. Tak to wygląda, więc trzymajcie się, cześć!